Zbliża się 1 listopada, jest to okres dość newralgiczny dla kierowców, bo pokonują długie dystanse, dowodzą, dowożąc rodziny na, na grobę bliskich. Mam dla Państwa kilka wskazówek, jak, co zrobić, żeby było nam wygodniej w tym okresie. Na pewno starajmy się zaplanować wcześniej trasę. Często pokonujemy kilkaset kilometrów drogi, którą zazwyczaj znamy. Natomiast w tym okresie mogą się pojawić różne utrudnienia. Spróbujmy je przewidzieć. Zobaczmy w internecie, w prasie, czy nie ma jakichś utrudnień, jakichś dodatkowych robót drogowych. Po prostu zaplanujmy tę trasę. Kolejną rzeczą, na którą jest warto zwrócić uwagę, to z, y, pomyśleć nad oponami zimowymi, w tym okresie już jest naprawdę zimno, a opony zimowe mogą tylko podnieść nasze bezpieczeństwo. Z innych takich może drobniejszych wskazówek, to zmieniając opony na zimowe, też pomyślmy o płynie do spryskiwaczy zimowym, bo ci, którzy zostawili letni, mogą się narazić na to, że on zamarznie w zbiorniczkach i nie będzie można użyć płynu do spryskiwaczy wtedy, kiedy będzie nam najbardziej potrzebny. No i z takich rzeczy prozaicznych, o których już pewnie wszyscy w wielu miejscach słyszeli, to uważajmy na nasze dokumenty i kluczyki, jak jesteśmy na cmentarzach, tam gdzie jest duży tłok, chociażby z takiego powodu, żeby nie zostały one skradzione. Przypominam o takim dużym ryzyku, że jeśli mamy ubezpieczony samochód od kradzieży, a złodziej nam dodatkowo ukradnie dokumenty i kluczyki, możemy być narażeni na to, że nie dostaniemy odszkodowania za skradziony samochód, także to jest naprawdę Czasem bardzo duże ryzyko finansowe, więc bajmy o dokumenty i kluczyki. Dodatkowo, parkując pod cmentarzem, kiedy już jesteśmy na miejscu, pamiętajmy, żeby zaparkować w bezpiecznym miejscu. Czyli takim, które najczęściej zostało przewidziane przez organizatorów ruchu w danym miejscu. Tak, żebyśmy po pierwsze nie uszkodzili samochodu, parkując w jakiejś dziurze, gdzie, gdzie będzie to niebezpieczne dla naszego samochodu, a po drugie, możemy kogoś zastawić bądź być zastawionymi. I okaże się, że przejechaliśmy na godzinę na cmentarz, a spędzimy tam 5 godzin, będziemy musieli czekać, aż ktoś nas odblokuje. Chciałem Państwu też przypomnieć o pasach bezpieczeństwa. To naprawdę ratuje życie. Dodatkowo wyjedźmy wcześniej w miejsce, w które się udajemy. Tak jak wspomniałem, mo mogą być korki, mogą być roboty drogowe. Niepotrzebnie nie, nie jest, żebyśmy ty w te dni się spieszyli. Naprawdę jadąc wolniej, zgodnie z przepisami, dostosowując prędkość do warunków pogodowych, będziemy bardziej zrelaksowani, bardziej wypoczęci i na pewno bezpiecznie dotrzemy na miejsce. Także wyjedźcie wcześniej.